Jeśli osoba ma z czymś wyzwanie, nie wiem, musi zwolnić pracownika, chce lepiej dogadać się z pracownikiem, chce lepiej udogadać się z dzieckiem, chce zwiększyć swój poziom motywacji, to jednym z ćwiczeń coachingowych jest zadanie pytania, ok, cofnijmy się wstecz w przeszłość i powiedz mi, jak kiedyś sobie radziłeś z takimi problemami. Jeśli nie radziłeś sobie, to dlaczego, jak myślisz, cofnijmy się pamięcią. Samo to. Już ćwiczenie. Sama ta autorefleksja dotycząca przeszłości dotyka przeszłości, zgadza się. No i nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic, nazwijmy to zdrożnego czy niebezpiecznego, co, czego nie może wykonywać coach, ponieważ jest to autorefleksja wynikająca z analizy przeszłości. Co było dobrego w przeszłości, jak możemy to wykorzystać, co było trudnego w przeszłości, jak możemy to wykorzystać. No i teraz, jeśli byśmy przyjęli zasadę, że Coach nie może pracować z przeszłością, no to to oznacza, że nie można zadać pytania o zasoby z przeszłości, o wnioski z przeszłości, a przecież to jest jak najbardziej naturalne i ważne i istotne.